Cześć, to jest pięciominutówka, czyli takie krótkie rozważanie, w którym w pięć minut staram się powiedzieć coś inspirującego. I Dzisiaj o tyle ciekawy fragment, że Paweł mówi w liście do tesaloniczan, w drugim liście do tesaloniczan, do swoich adresatów kieruje wskazanie, jak powinni postępować z osobami, które nie zgadzają się z treścią tego listu. Yy, więc Paweł mówi o tym, jak postępować mamy z tymi, którzy odrzucają jakieś apostolskie nauczanie. W drugim liście apostoła Pawła do Thessaloniczan w trzecim rozdziale od czternastego wersetu czytamy takie słowa. Jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie, Świetna myśl, zapamiętajcie go sobie, że on jest nieposłuszny jakimś słowom przekazanym w tym liście, i żeby go zawstydzić, przestańcie się z nim zadawać. Wydaje się jasne, więc żeby go zakłopotać, żeby dać mu do myślenia, żeby nie myślał, że wszystko jest ok, dajcie mu odczuć, że, że tak nie można, że nie można sobie lekceważyć tego, co apostoł się natrudził, napisał, wysłał i mówi: to jest ważne. Ale apostoł Paweł mówi: ale jednej granicy, nie możecie przekraczać bo dalej jest tak nie traktujcie go jednak jak wroga ale upominajcie jak brata i tak sobie myślę jeny ile wokół nas jest chrześcijan którzy w naszej opinii nie zgadzają się z jakąś częścią Biblijnego nauczania. Czy to w osobistym życiu, czy to w takim życiu wspólnotowym, są częścią naszych wspólnot, naszych kościołów, ale robią coś, co w naszym przekonaniu jest niebiblijne, więc dokładnie tak jak Paweł mówi: jeśli ktoś nie zgadza się z napomnieniami przekazanymi w tym liście, to. Czasami to może dotyczyć grubych dogmatycznych kwestii. Uważamy, że ktoś wierzy w coś, co jest niezgodne z Biblią, i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągle spotykamy chrześcijan, którzy w jakiejś mierze są, yy, właśnie podpadają pod ten paragraf, ludzi, którzy nie zgadzają się z treścią tego, co pisał apostoł Paweł. Ale Paweł mówi, ale nawet jeśli tak ktoś postępuje w ten sposób, to nie traktujcie go jak wroga, traktujcie go jak brata. Wiecie, Brat to jest ktoś, na kim nam zależy. Brat to jest ktoś, kogo jak widzimy, że nawet postępuje niewłaściwie, staramy się podzyskać. Z troski mówimy mu, że tak nie może robić, bo to będzie mu szkodzić, bo to będzie dla niego złe, bo nie powinien tak robić. A to mówimy z troski, jak obcy ludzie nie wiem, nie przestrzegają, Apostolskich wskazań nie, nie żyją zgodnie z Nowym Testamentem, to zostawiamy ich samych sobie, to ludzie, no, to nas nie kłopocze, ale brat to jest ktoś, o kogo się martwimy, o kogo zabiegamy. I Paweł mówi: więc jeśli ktoś w ten sposób odrzuca jakąś część tego apostolskiego nauczania, to tej granicy wam przekraczać nie wolno, nie traktujcie go jak wroga. I tak sobie myślę, jeny, za dużo w naszym chrześcijaństwie nieraz jest wrogości. Ja rozumiem troska, ja rozumiem właśnie to braterskie zabieganie o siebie, napominanie się jak braci, ale, ale nigdy wrogość, więc tam, gdzie zaczyna się wrogość, tam zaczyna się właśnie nieposłuszeństwo temu, co apostoł Paweł polecił swoim adresatom. No właśnie, to jest ten paradoks, że my chcemy być, zaczynamy wrogo traktować tych, którzy są nieposłuszni Biblii i w ten sposób stajemy się nieposłuszni Biblii, nieposłuszni temu, co apostoł Paweł pisze, bo jego zalecenia w tym liście są proste. Nawet jeśli ktoś jest nieposłuszny tym zaleceniom, nie należy go traktować jak wroga, ale wciąż zabiegać o niego i napominać go jak brata. I wiecie, to, to mnie zachęca, to weryfikuje wiele moich postaw, to co chwilę sobie myślę o tym, że w mojej opinii, a wiecie, to, to nie są najlepsze opinie, ale, yy, ale jakoś jestem do nich przywiązany, w mojej opinii ktoś postępuje w sposób niewłaściwy, niezgodny z Biblią i tak, dalej, i tak dalej. nigdy nie mam go potraktować jako wroga i tego chcę, wiecie, sobie, wam, wszystkim nam życzyć, takiego chrześcijaństwa bez wrogości. My jesteśmy, wiecie, kamykami poukładanymi w ten budynek, jakim jest Kościół. I ciągle obok spotykamy inne kamienie, które w naszej opinii y, może postępują nie tak jak powinny postępować. Ale to co Paweł mówi, kamienie nigdy nie powinny traktować się wrogo. Nie powinny traktować się jak wrogów. Y, powinny traktować się jak braci. Więc, więc takiego pięknego muru wokół Was, z innych kamieni wam życzę, y, już kończę, pięć minut minęło. Y, takiego pięknego muru. Ludzi, którzy są was życzliwi, wam życzliwi i zabiegają o was jako braci, i wy, żebyście byli takimi dla innych. Tego sobie życzymy. Jeżeli uważacie, że warto, to udostępniajcie, to subskrybujcie ten kanał, bo w ten sposób pomagacie się też rozprzestrzeniać tym treścią w necie. A jestem o tym głęboko przekonany, że za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć. Więc proszę. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie ten kanał i bardzo, bardzo Wam dziękuję, jeśli też chcecie to, co robię, wspierać przez Patronite, bo to też pomaga produkować te treści. Więc bardzo Wam dziękuję za każde Patronite'owe wsparcie. Dobrego dnia.